Jara, jodą powiem tak, jodą godą do gnieźni. Nie wiem skąd jesteś ta, ale popatrz ta se na swoje miasto. Ile rzeczy i ile historii jest miasto. Ja jeszcze wszystkich nie znam, więc nie o wszystkich bomby de godą, nie? No i bez to, że taki był prawdziwy początek tego kraju, jest trochę potyrkany. Jak to ono mówią, gniezno. Zero owacek zobaczył tu orła na gnieździe. Popatrzta se po słońce na jakąkolwiek bronę, ona też będzie biała i będzie wyglądała jak orzeł, nie? Wiara, jedno jest pewne. Gniezno było pierwszą stolicą polskiego hip-hopu. Słychać mnie, czy idziemy na podwórko i będę godą? Dobrze słychać. Dobrze słychać, to dobrze. Jak to na Gniezno przystało? Tego nie było wcześniej, bo były małe, ciasne uliczki. Na te 450 chat, no to te 250 spłynęło, bo ta była drzewiana, jak to gadał ten jeden premier, nie? Co lampy robił. Idziemy dalej. Tak po tym pożarze to się wszystko zmieniło. Poza tym, że mamy też rzeźbę współczesną, nie? To miała być fontanna, jakby kto nie wiedział, nie? Teraz mamy lądowisko do UFO. A teraz powiem wam wszystko, tu jest najważniejsze podwórko na mieście. Bo w tej wielkiej zielonej chacie, nie? To nie jest ważne, że tutaj Halerczycy mieszkali bez jakichś czasów, tylko że Jonieszko. A za tymi drzwiami był święty Wojciech, to wychodził i błogosławił, ale chyba się obraził na to miasto, bo się sektuł i przez 12 lat nikt nie mógł naprawić. A teraz pokażę wam miejsce, gdzie my mieli smoka. O. Bo smok, ten wawelski, to wiecie, to jest taka legenda, nie? Są galone z Warszawy, bazyliszka też nikt nie widział, nie? A my mieli smoka tutaj, we w tych chacie mieszkał taki maleńki smok, pistolet kieszonkowy damski, został zaprojektowany i wyprodukowany tutaj. I co ja wam mogę powiedzieć? Te legendy o tamtym baranku rzucanym przez szewca, nie? W ogóle nie wiadomo, czy ten smok kogokolwiek zabił. A ze naszego smoka udokumentowanych jest kilka kryminalnych spraw, nie? Także wiadomo, Gniezno miało smoka. Jaruchna. Tutaj też wybuchło powstanie wielkopolskie, to przecież mieli zabory, nie? Nie możemy tych zaborów przewalić. Zrób masę nową Polskę we Australii. Wszystkie poloki płyniemy do Australii. Trochę popłynęło, ale nie wszystkie, więc Australia bez to nie jest nasza. Jara, ławeczka zakochana. To już nie godą, z czym mi się ten napis kojarzy. Waży tak po A teraz tak, siebry już uciekli, już ich nie było, armia radziecka stała na rynku, nie? Ruski bawili się tym moździerzem i zestrzelili tą wieżę kapelę. Bum, bum, bum na tej wieży, bum, bo miła i spod. Oczywiście serce się już rozwaliło, on nie dzwonił. To jest pamiątka na miłości Związku Radzieckiego do Gniezna, nie? Wiecie co, skończymy se przy pomniku Chrobrego, nie? Który, no, twarz to nie wiemy jak wyglądał. Motyż ten taki trun, czyli tam tym jeziorze, co jest od katedry w lewo, tam został zakopiony. Jeszcze nikt nie znajdzie, nie? Ale ja jeszcze nie nurkowałem, więc wszystko przed nami. To jest obraz, który namalował po prostu niedawno. Za 30 tysięcy sprzedali ten obraz, a miasto Gniezno nawet się nie pokusiło, żeby go kupnąć, nie?